Poniedziałek, 14 lutego, walentynki, czas więc na kolejny Kryptonews, a w nim m.in. podzieli się z Wami świetną informacją. Dostaliśmy darmowe tokeny Casta za jedną z akcji, którą pokazywałem Wam na kanale. Oczywiście pokażę Wam również inne nadchodzące akcje, o których warto pamiętać w tym tygodniu, jak również kilka informacji ze świata kryptowalut. Zapraszam do oglądania. Witam Was na kanale Krypto Podróże, mam na imię Dominik i w tym nagraniu przekażę Wam najważniejsze informacje ze świata kryptowalut. Jeżeli jesteś na tym kanale po raz pierwszy, rozmawiamy tutaj o kryptowalutach, o pieniądzach, o podróżach, więc jeżeli jest to coś, co Cię interesuje, koniecznie kliknij subskrypcję oraz dzwoneczek, tak aby nie przegapić kolejnych nagrań w przyszłości. I z tego miejsca przypominam, zaznaczam, pamiętaj, to nagranie to nie jest prawda inwestycyjna, a ja nie jestem doradcą finansowym, ok? Jeżeli się z tym zgadzasz, zostaw łapkę w górę i zaczynamy. Na początku chciałbym Wam wszystkim serdecznie podziękować, ponieważ kanał Krypto Podróże osiągnął ponad 15 tysięcy subskrypcji. Wiem, że bez Was nie byłoby to możliwe. Dziękuję wszystkim za łapki w górę, dziękuję za komentarze, bo to pozwala rozwijać mój kanał, sprawia, że moje treści docierają do jak największej ilości odbiorców, a ja, widząc tak ogromne zainteresowanie, ogromną ilość wyświetleń, mam jeszcze większego powera do działania. I oczywiście chciałbym Wam podziękować jeszcze w jeden sposób. Zostańcie więc do końca tego nagrania, bo mam przygotowane dla Was niespodzianki dla wszystkich osób, które skomentują to nagranie. Zanim przejdziemy do najważniejszych newsów oraz sprawdzimy nadchodzące akcje, które będą miały miejsce w niedalekiej przyszłości, sprawdźmy, jak zachowuje się rynek kryptowalut. W tym momencie kapitalizacja rynkowa jest na poziomie 1 869 000 000, a więc jak widzicie, po tych ogromnych spadkach kapitału mamy malutkie odreagowanie i kapitał pomału, bo pomału, ale napływa na ten rynek. Jeżeli chodzi o ceny kryptowalut oraz tokenów, jak widzicie, większość z nich na czerwono notuje spadki. Ethereum prawie 7% w porównaniu do ubiegłego tygodnia. Tak samo BNB, Cardano i Solana dwucyfrowe spadki. Terra Luna również ponad 9%. Jedynie Bitcoin zachowuje się jak stablecoin w porównaniu do ubiegłego tygodnia. Cena nie uległa bardzo zmianie. Sprawdźmy sobie również Fear and Greed Index. On pokazuje nam poziom 46 punktów, czyli praktycznie bez zmian w porównaniu do ubiegłego tygodnia. Rzućmy sobie okiem szybciutko na wykres Bitcoin do dolara. Tutaj wyraźnie widzimy, jak cena nie poradziła sobie z MMU 200, jest to ta czerwona linia, jak również EMA 50, czyli ta zielona linia, nie posłużyła jako wsparcie, przepuściła cenę. No i teraz prawdopodobnie będziemy testować okolice 41 tysięcy dolarów. Jest to poziom, który na pewno warto obserwować. Tak naprawdę poza tym, o czym wspomniałem, nie za wiele się dzieje na wykresie Bitcoin do USD i wydaje się, jakby cena Bitcoina znajdowała się w tych okolicach od zawsze. Ja przynajmniej zapomniałem już, jak to było, jak Bitcoin kosztował 60-68 tysięcy dolarów. To były czasy. Ale tak naprawdę na poważnie, obserwujcie sobie poziom 40-41 tysięcy dolarów, następnie tutaj mamy okolice 39 tysięcy dolarów, bo jeżeli te dwa wsparcia nie wytrzymają, no to całkiem możliwe jest, że przetestujemy raz jeszcze okolice 30 tysięcy dolarów, o których mówiłem w poprzednich częściach. Oby jednak tak nie było. Przejdziemy teraz do akcji, które będą miały miejsce w niedalekiej przyszłości, ale zaczniemy od tych, które już się zakończyły, bo mam dla Was świetną informację. Zalogujcie się na swoje konta na giełdę Bybit, ponieważ jeżeli braliście udział w airdropie, o którym mówiłem, czekajcie, dokładnie w tym nagraniu 3 tygodnie temu, i jeżeli spełniliście wszystkie warunki, o których mówiłem właśnie w tym nagraniu, to powinniście mieć na swoim koncie 100 tokenów Casta wartych obecnie około 40 dolarów, teraz 36, cena troszeczkę poleciała w dół. Natomiast jeżeli sprawdzimy sobie tutaj wykres Casta do USDT, wyraźnie widzimy, że w momencie, kiedy robiłem to nagranie, cena Casty wynosiła trochę ponad dolara, czyli tak naprawdę dostając 100 tokenów Casta, w tamtym momencie mówiliśmy o 100 dolarach, żebyście pamiętali, skąd wzięło się tutaj te 100 dolarów od Casta, żeby nie było, że a Dominik zrobił clickbaitową miniaturkę, żeby skłonić ludzi do kliknięcia. Nie, to nie o to tutaj chodziło. Pamiętajcie, że Casta wówczas kosztowała trochę ponad dolara, a więc dostawaliśmy, co się okazało, dostaliśmy 100 tokenów wartych wówczas 100 dolarów, obecnie 36. Natomiast jeżeli zapytacie o moją strategię, ja staram się te tokeny trzymać długoterminowo, aż cena wróci w okolice dolara za jednego tokena. Czy tak będzie? Nie mam gwarancji, ta cena może polecieć jeszcze niżej. Macie opcję odebrania 36 dolarów już teraz, pisania tutaj w tabelkę. Zobaczcie, zresztą zrobiłem to przed chwilą, jeszcze gdy cena wynosiła 40 dolarów, pisałem właśnie tą kwotę. Zmienię ją w momencie, kiedy zdecyduję się sprzedać tokeny, zarówno w tej tabelce, jak i tutaj poniżej. Na chwilę obecną z akcji, których braliśmy udział, albo inaczej, które dały zarobić już w tym roku, a braliśmy jeszcze udział w poprzednim, mamy tutaj ponad 215 dolarów z darmowych akcji w internecie, nie ryzykując swojego kapitału, nie polecając, można było taki kapitał bez problemu już zgromadzić. No nie. Boże, czy ty to widzisz? A jeżeli chodzi o moją osobę, jest tutaj już ponad 3129 dolarów. Zapytacie, wow, to mi skąd taka kasa? Pewnie tylko za polecanie. Otóż nie, wróćmy sobie raz jeszcze na mój kanał na chwileczkę.
bo w nagraniu, który znajduje się, czekajcie, w tym miejscu pokazywałem, jak odbierałem ponad 350 dolarów i tutaj ponad 1900 dolarów, no i w ostatnim nagraniu pokazałem, jak odbieram jeszcze chyba tam 60 czy 70 dolarów, dobrze nie pamiętam, możecie sobie do tych nagrań w każdej chwili wrócić. Wiele osób mi dziękowało za te nagrania, bo nawet nie wiedziało, że może odebrać darmową kasę z neta. Ja też nie wiedziałem, bo tak jak mówiłem w tym nagraniu, nie śledzę sieci Atom, nie jest to moja ulubiona sieć, aczkolwiek z niej również korzystam. Pojawiło się kilka głosów, że w tym filmie popełniłem kilka banalnych błędów, jak przykładowo oddawanie Atoma do stakingu używając złego walidatora. Wybrałem wówczas walidator bodajże Kraken, gdzie commission było na poziomie 100%. Wówczas nic bym po prostu nie zarobił, ani też nie wziąłbym udziału w żadnym airdropie, które niedługo mają być miejsce, o czym mówiłem w tym nagraniu. Także jeżeli kogoś nieświadomie wprowadziłem w błąd, o czym mówiłem i informowałem w filmie, że nie jestem pewien na 100%, czy dobrze robię, czy dobry walidator wybieram. I wówczas poprosiłem was o to, żebyście skorygowali w komentarzach, dali mi znać, jeżeli popełniłem jakiś błąd. No i to też uczyniliście. Było dużo komentarzy, które pomogły i wskazały, który konkretnie walidator należy wybrać. W pierwszym przypiętym komentarzu pod tym nagraniem ja również wam napisałem, których walidatorów należy unikać. Tak czy inaczej, dzięki tym trzem nagraniom pokazałem wam, jak łącznie można było odebrać ponad 2370 dolarów. Nie będę teraz przypominał za co, kiedy, po co, bo wszystko macie właśnie w tym przedostatnim nagraniu na kanale. Zerknijcie, zobaczcie, może wam również należy się darmowa kasa. Wiem, że hejterzy czy osoby, które krytykują takie działania, miały pole do popisu, natomiast mnie bardziej cieszy kilka osób zadowolonych i na nich się skupiam, niż nawet kilkadziesiąt, czy kilkaset, czy kilka tysięcy hejtujących. Akurat w tym nagraniu tak nie było, troszkę przyjaskrawiam sytuację. Ogromna ilość osób, były to osoby zadowolone, które dzięki właśnie tym nagraniom dowiedziały się, że mają darmową kasę. A pozostałym osobom oczywiście dziękuję za konstruktywną krytykę. Jeżeli nie ma tam obelg, jeżeli nie ma tam wyzwisk, przekleństw, to ja zawsze taką krytykę przyjmuję na klatę. Bo tak jak mówiłem w tym nagraniu, nie jestem ekspertem, jeżeli chodzi o sieć Atom. Natomiast umiem i potrafię wyszukać okazję do zgarnięcia darmowej kasy. I właśnie o to chodziło w tych trzech nagraniach, aby pokazać wam, że należy nam się darmowa kasa. Oczywiście tym osobom, które stakeowały tokeny Atom lub farmiły na platformie Osmosis. Mam nadzieję, że rozumiecie mój przekaz. Nie zawsze chodzi o to, aby mieć rację, ale chodzi o to, żeby potrafić na tym rynku zarabiać kasę. Surprise, motherfucker! I jeżeli przejdziemy sobie na grupę telegramową Kryptopodróże, jest tutaj ponad 1900 osób, zapraszam was, pod tym nagraniem znajdziecie link do tej grupy, jest to grupa darmowa, nie ma tu spamu, przynajmniej ja tak uważam, staram się przekazywać wartościowe informacje na tej grupie. No i zadałem wam pytanie, czy dostałaś 100 tokenów Casta wartych około 40 dolarów za udział jakiś czas temu w akcji na Bybit, o której mówiłem w filmie 3 tygodnie temu. No i 27% osób, tu 96, czyli około 50-51 osób powiedziało, że tak i dostało te tokeny. Taka sama ilość powiedziała, że nie dostała tokenów, no i 50% osób z tych, które oddały głos w tej ankiecie, niestety nie wzięło w tym udziału. Szkoda. Macie tutaj kolejny dowód tego, że można odbierać darmową kasę w internecie, jak dużo pokazywałem wam tutaj w tej tabelce, tylko w tym roku, gdzie mamy dopiero drugi miesiąc, a konkretnie połowę tego miesiąca, ponad 215 dolców na czysto w kieszeni, bez ryzyka, bez strachu, tracąc jedynie kilka minut na wykonanie prostych zadań, o których zawsze mówię w nagraniach. Dlatego powiem raz jeszcze, jeżeli szukacie eksperta od sieci Atom, na tym kanale go nie znajdziecie, natomiast jest to kanał dla osób początkujących, jest to kanał dla osób, które dopiero szukają informacji w sieci kryptowalut, które szukają właśnie takich okazji, o których mówię na tym kanale, aby starać się budować swój kapitał, ponosząc jak najmniejsze ryzyko. Nie zawsze mam rację, ale czas pokazał, że dużo z tych akcji, które pokazuję, dają zarobić. I nie mówię o tym po to, aby się chwalić, czy też podbudować swoje ego, bo nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, aby pokazać wam możliwości na tym rynku, bo ewidentnie takie są, tylko oczywiście trzeba dać sobie szansę. Zwróćcie również uwagę na to nagranie, dlaczego nie zarabiasz na airdrop. Jak będziecie mieli wolną chwilę, no to myślę, że warto. Także jeszcze raz, jeżeli jesteś osobą, która widziała poprzednie nagranie o Atom, dodało swoje tokeny Atom do stakingu, przykładowo tak jak ja do Kraken, to wystarczy zmienić walidator na inny. Ja wybrałem stake.fish, nie wiem, czy jest to idealny walidator, natomiast nie jest 0, nie jest 100, tak jak mówiłem tutaj w przypiętym komentarzu. Dokładnie w tym, aby nie używać walidatorów giełd oraz takich, które mają albo 100%, albo 0. Czyli mam nadzieję, że tym razem będzie to dobry walidator. Także, aby każdy miał pewność, jak to zrobić, no to po prostu logujemy się tutaj na portfel CAP, wchodzimy w Cosmos, Stake, tutaj wyskoczy wam miejsce, w którym stakeujecie. Jeżeli wybraliście tak jak ja Kraken lub przykładowo Binance, klikamy Manage, następnie tą strzałeczkę i kliknij Redelegate. Wówczas będziesz mógł wybrać inny staking, ja wybrałem Stake Fish, coś tam mi nalicza, więc chyba działa. Czy staking w tym miejscu będzie uprawniał mnie do airdropów w przyszłości, tego nie wiem na 100%, więc nie będę się wypowiadał, to jest mój wybór, a wy zrobicie jak chcecie. Pamiętajcie, moje nagrania to nigdy nie jest porada inwestycyjna, a jeżeli chodzi o sieć Atom, to ja na pewno ekspertem tutaj nie jestem. Także tak rozpoczęliśmy tydzień, dostaliśmy darmową kasę, to mnie bardzo cieszy. Ubiegły tydzień to było w ogóle bombardowanie, jeżeli chodzi o bonusy.
bonus airdropy. Ja dostałem ponad 2300 dolców, więc ogromne pieniądze tylko dlatego, że stake'owałem, tak jak mówię, Atom. Ale wracając do giełdy Bybit, tutaj możemy również stake'ować nasze tokeny BIT, obecnie na 4%, więc jeżeli macie te tokeny BIT przygotowane do działania na Launchpool czy też Launchpad, to w międzyczasie możemy wybrać opcję Earn, następnie Flexible i tutaj możemy wrzucić te tokeny do pracy. Powiecie, 4% to niedużo, ale więcej niż nic, więc jeżeli macie tokeny, leżą na giełdzie na koncie spot tutaj, to lepiej zagonić je do pracy. Można w każdej chwili je tutaj wyciągnąć, jeżeli jakaś akcja się pojawi, przykładowo w Launchpad czy też Launchpool. No i teraz na szybko przejdziemy na Twittera, bo tutaj również jest kilka informacji, które chcę Wam przekazać. Z tego miejsca przypominam, abyście sobie obserwowali moje konto na Twitterze, bo tutaj również podaję często informacje odnośnie różnych akcji. Kilkanaście godzin temu powiedziałem Wam o tym, że można zapisać się na listę, aby móc stake'ować nasze tokeny NFT Viking. Jeżeli macie taką ochotę, to możecie się na tą listę zapisać, jeżeli Was wylosują. Będziecie jedną z pierwszych osób, które będzie mogła sprawdzić ten staking. Myślę, że warto spróbować. I kolejna rzecz to jest oczywiście możliwość wyprodukowania sobie jajka Crowpunk. Ja stworzyłem sobie takie 3 jajeczka, kilku osobom również pomogłem. Należy mieć oczywiście minimum 2 kruki Chronospunka, no i oczywiście tam 1,5 CRO na opłatę, aby takie jajko stworzyć. Po tygodniu powinien wykluć się z niego taki Crowpunk. Także jeżeli spełniacie warunki, warto się z tym zapoznać i stworzyć takie jajko, bo to nas nic nie kosztuje, dokładnie 1,5 CRO, a więc to jest żaden koszt, a może w przyszłości da coś zarobić. Będę Was oczywiście o tym informował po tygodniu, jak już jakiś ptaszek mi się wykluje. No i pierwsza akcja, o której chcę Wam powiedzieć, będzie miała miejsce oczywiście na MM Finance. Link do tej platformy znajdziecie w opisie tego nagrania. Możecie sobie sprawdzić również w jednym z moich filmów, jak tutaj się poruszać, jak ta platforma działa, jakie daje nam ewentualne korzyści, tak? Ale również jakie są tutaj zagrożenia. A więc na moim kanale na pewno takie filmy znajdziecie. Czekajcie, tylko poszukam. O, jest to dokładnie ten film od A do Z, staking, farming oraz NFT na MM Finance. Mam tutaj również film wszystko o Launchpad na MM Finance, więc ten film również Wam polecam, jeżeli chcecie wziąć udział w kolejnym Launchpad, który już niedługo na tej platformie się pojawi. Tylko dwa słowa o tym, który się niedawno zakończył. Dostałem tutaj dokładnie 82,5 tokena w tym Launchpadzie. Jest to kolejny Launchpad na MM Finance, który zakończył się sukcesem po tych dwóch ostatnich, których zarobiliśmy również sporo. Jest to jeden z lepszych Launchpad na tej platformie. Sprawdźmy, jaka jest cena obecnie tego tokena do MMF. Przypominam, że płaciliśmy średnio 1:1 tokenów MMF za tokeny Savanna, ok? Czyli ja dostałem tyle tokenów, których wartość dzisiaj to jest ponad 616 MMF, czyli wyraźnie widzimy, że jest tu około 600% zysku w tym Launchpad. Ja sam zarobiłem około 400%, ponieważ sprzedałem te tokeny trochę wcześniej. To jest zawsze jedna z niewiadomych, jeżeli bierzemy udział w Launchpad, kiedy takie tokeny sprzedać, czy na samym początku, czy zostawić te tokeny, przykładowo oddając do stakingu i poczekać na stabilizację ceny lub nawet na ewentualny wzrost tej ceny. Tego nigdy nie wiemy, nikt Wam nie odpowie 1:1, co powinniście zrobić. To jest kwestia wyboru, sprawdzenia projektu, w który inwestujemy swoją kasę, czy warto trzymać takie tokeny długoterminowo. Jeżeli chodzi o kolejny Launchpad, który będzie miał miejsce właśnie na tej platformie MM Finance, jest to gamblefy.io. Mam nadzieję, że dobrze wymawiam tę nazwę, jeżeli nie, to poprawcie mnie w komentarzu. No i tutaj 16 lutego będziemy mogli znowu alokować swoje środki i zakupić te tokeny. Jeżeli chodzi o ten Launchpad, no to tutaj będę starał się te tokeny trzymać długoterminowo. Jeżeli będzie możliwy jakiś staking, to oddam te tokeny do stakingu, ponieważ ten projekt mi się wydał bardzo interesujący. Jest to coś na zasadzie hazardu. Będziemy mogli obstawiać różne wydarzenia i co ważne, prawdopodobnie z tego co wyczytałem w white paper, nie będziemy tracić swojego kapitału, czyli będzie coś na zasadzie gwarancji zwrotu zainwestowanych środków. Nie pytajcie, jak to będzie działało w praktyce, jak to jest zbudowane, jak to ma spinać się matematycznie, bo tego nie wiem. Jeżeli takie informacje znajdę, oczywiście podzielę się z Wami nimi na grupie telegramowej lub w kolejnym Kryptonews. Natomiast jeżeli chcecie znać moją strategię, co nie jest poradą inwestycyjną, ja te tokeny zakupię, sprzedam ilość, aby pokryć wkład swoich MMF, oczywiście jeżeli taki Launchpad da zarobić, tak, bo to jest podstawa. No a pozostałe tokeny będę trzymał długoterminowo. Nie wiem, czy to jest najlepsza strategia, jest ona moja i nią się z Wami dzielę. Czyli jeszcze raz przypominam, 16 lutego na MM Finance rusza kolejny Launchpad, a jeżeli zapytacie, a kiedy kolejny, Dominik? No to mamy odpowiedź dokładnie 21 stycznia, czyli kilka dni po tym, który rusza już w środę, mamy kolejny Agora. Także zapisujemy w kalendarzu 16, 21 MM Finance, oczywiście jeżeli macie ochotę brać udział w tym Launchpad na tej platformie. Kolejna rzecz, o której muszę wspomnieć, jest to VVS Finance, a konkretnie airdrop, który miał mieć miejsce dzisiaj, tokenów Tonic, dla osób, które stake'ują tokeny VVS Finance na tej platformie. Jeżeli zjedziemy niżej, mamy tutaj więcej informacji odnośnie airdropu. Taka ilość tokenów Tonic ma być rozdana osobom, które stake'ują VVS. Jedźmy troszeczkę niżej i mamy tutaj datę 14 lutego 2022 roku. Będziemy mogli odebrać te tokeny, znaczy inaczej, osoby, które mają tokeny
tokeny VVS Stakingu będą mogły odebrać tokeny TONI. Na tą chwilę nie można jeszcze tego zrobić. Jeżeli chodzi o Snapchat, miał on miejsce 18 stycznia, a więc jeżeli nie stakowałeś tego dnia tokenów, no to prawdopodobnie airdropu również nie dostaniesz. Jeżeli tylko jakaś informacja się pojawi, kiedy będzie można te tokeny odbierać, dam wam oczywiście o tym znać. W międzyczasie obserwujcie sobie konto Tectonic na Twitterze, żebyście taką informację ewentualnie pozyskali jako pierwsi. I jeszcze na chwilę zostajemy na Twitterze, bo chcę wam przekazać informację odnośnie Crypto.com, która wykupiła reklamę Super Bowl, który miał miejsce wczoraj w nocy. Reklama ta, o ile dobrze pamiętam, kosztowała około 7 milionów dolarów za chyba 30 sekund. Jest to właśnie ta reklama, zobaczmy sobie ją. Is the hype too much? Am I ready? I can't tell you everything. But if you want to make history, you gotta call your own shots. We going to the league. We going to the league. Jest to historia, jak widzicie, jak LeBron James przenosi się do 2003 roku. Rozmawia z samym sobą o przyszłości. Tutaj możemy zauważyć różne fajne wstawki w tle, jeżeli się dobrze przyjrzymy. Zresztą, jak wejdziemy na Twittera, tutaj w komentarzach ludzie to zauważyli. Zobaczcie, mamy tutaj płytę z Crypto.com. Idziemy dalej. Mamy tutaj oczywiście zdjęcie reklamy, głównej reklamy Crypto.com. Zobaczcie, mamy tutaj słowa do portfela. Możecie sobie spróbować, jeżeli wam się uda. Słowa, klucze do portfela LeBrona. Tutaj się osoby śmiały, że korzystały właśnie z takiej okazji. Oczywiście wszystko to jest zrobione dla śmiechu i przekazem, który był kierowany właśnie do odbiorców tej reklamy, czyli wszystkich osób, które oglądały Super Bowl. Można powiedzieć, że jest to swego rodzaju nowość, jeżeli chodzi o rynek reklamy. Sposób przekazania informacji w 30-sekundowym klipie. Naprawdę szacun dla Crypto.com, to co oni teraz wyprawiają, jest to niesamowite. To wszystko na pewno zaprocentuje w przyszłości i myślę, że zarówno token Cero, jak i cała sieć Kronos zyska na tym potężnie. Ale jak wiecie, na wszystko potrzeba czasu. To nie stanie się z dnia na dzień. I to oczywiście również nie jest, broń Boże, porada inwestycyjna. Jest to po prostu tylko moje myślenie na temat tego, co robi obecnie Crypto.com, a jest to coś wielkiego. I teraz kilka ważniejszych, ciekawszych newsów, które udało mi się znaleźć w tym tygodniu. Zobaczcie, BBC wycofało dokument o 20-latku, który zarobił miliony na kryptowalutach. Hanat Hassan miał być gwiazdą nadchodzącego filmu dokumentalnego w BBC. Ten 20-latek miał zainwestować $50 i zamienić je w fortunę o wartości 8 milionów dolarów w ciągu zaledwie jednego roku. Jego historia jednak brzmiała zbyt dobrze, by mogła być prawdziwa i jak odkryła, jedna z gazet mogła taka być. Ten dokument jednak nie zostanie wyemitowany, bo jak się okazało, jest duże prawdopodobieństwo, że ta osoba była po prostu oszustem, która zmyśliła tą historię, że zainwestowała $50. Kupując różne kryptowaluty, miała ogromne szczęście, że ona w tym momencie rosła, sprzedawał, kupował następną i tak dalej, aż zrobił ogromne pieniądze. Natomiast okazuje się, że osoba ta stworzyła sobie swoją kryptowalutę, swój projekt, zebrała kasę z rynku, no a później oczywiście ten projekt porzuciła, czyli stworzył tak zwany scam. Przynajmniej takie jest podejrzenie The Guardian. Także to pokazuje również, że należy 3 razy coś sprawdzić, zweryfikować samemu, jak jakąś informację widzimy. Bo jak widzicie, BBC tych informacji nie zweryfikowało, nie sprawdziło, czy faktycznie ten chłopak te tokeny kupował, jakie to były tokeny, bo również nie chciał zdradzić ich nazwy, no a później się okazuje, że jednak nie było tak kolorowo, więc mamy tutaj piękną historię, która jest dla nas ostrzeżeniem, aby 3 razy coś weryfikować, nawet jak zobaczycie na moim kanale czy na innych kanałach o tematyce krypto, zawsze weryfikujcie taką informację samemu, nawet nie krypto, dowolną informację, starajcie się weryfikować samemu, zanim wydacie swój osąd, swoją opinię na dany temat. Często jest tak, że jakieś media starają się pokazać jedną stronę medalu, zapominając o tej drugiej, starają się uwypuklić tylko tą informację, na której ich zależy, która jest dla nich ważna w przekazie, który do nas kierują, więc pamiętajcie o tym, 3 razy sprawdzamy, weryfikujemy samemu, zanim wydamy osąd, zanim się na coś napalimy, czy włożymy gdzieś swoje pieniądze, bo gdzieś ktoś coś powiedział, że warto. I dalej mamy tutaj informację, jakoby Uber miał planować akceptację płatności kryptowalutowej. Dyrektor generalny Ubera powiedział, że firma będzie akceptować płatności kryptowalutowe, ale nie ujawnił kiedy. Zobaczcie, taki gigant, potężna firma, spółka, której akcje notują ogromne wzrosty, można było zarobić na tych akcjach ogromne pieniądze, również idzie w kryptowaluty. Nie powiedziała jeszcze kiedy, ale z pewnością to nastąpi w przyszłości. No i teraz ponownie wróćmy na moje konto na Twitterze. Wczoraj podałem wam informację, że ten oto obrazek NFT został sprzedany za ponad 23 miliony dolarów, dokładnie 23,7 miliona dolarów. Jeżeli dobrze pamiętam, 9 tysięcy Ethereum ktoś zapłacił za to NFT. To jest szaleństwo. Pytałem was, co o tym myślicie. Były komentarze typu, mogliby z tego chociaż papier do dupy zrobić. Głupota raczej nie ma granicy, patrząc na to, ale shit. Celowa nakrętka według mnie. Inne osoby uważają, że jest to pralnia kasy. Wiem, że wiele osób nie wie, co to jest NFT, nie wie,
na czym to polega. Dlaczego za tym NFT faktycznie może stać jakaś wartość. Nie wiem, czy aż tak duża, czy to faktycznie nie jest gruba przesada 23 milionów za taki obrazek. Jeżeli zobaczymy na newsy, które pojawiają się od dłuższego czasu, jeżeli chodzi o rynek NFT, to zobaczymy, że naprawdę tą technologią interesują się już pomału ogromne firmy. O wielu mówiłem Wam w poprzednich częściach, jak Adidas, jak McDonald's, a tutaj mamy przykład firmy, która sprzedała NFT oparty na nieruchomości za $650,000. Propi sprzedaje nieruchomość jako NFT za $650,000, to pierwsza tego typu transakcja w Ameryce. I co ważne, sądy w Arizonie i Vermont akceptują taką formę przeniesienia własności. Nieruchomość to została sprzedana na Florydzie za bagatela 210 Ethereum i dzięki temu Propi przechodzi do historii jako pierwszy NFT wspierany przez nieruchomości w Stanach Zjednoczonych. I to jest jeden z przykładów faktycznego zastosowania NFT, okay? Gdzie mamy prawdziwą wartość, gdzie nawet takie zapisy blockchain stają się prawnie dopuszczalne w sądzie, co jest ważne, okay? Czyli nie musimy iść do notariusza, aby potwierdził nam taką transakcję, wystarczy, że zrobimy to w blockchain w formie NFT i możemy nabyć akt własności właśnie kupując NFT. Wydaje mi się, że jest to przyszłość, może nie stanie się to z dnia na dzień czy z roku na rok, może nie wszyscy będą chcieli z takiej formy korzystać, na pewno notariusze do lamusa nie pójdą, przynajmniej nie prędko, ale jest to jedno z zastosowań NFT, które chciałem Wam pokazać właśnie w tym nagraniu, że może teraz się z tego śmiejemy, natomiast w przyszłości sami będziemy z tego korzystać, nawet może nie mając świadomości, że zakup, którego dokonaliśmy, zrobiliśmy właśnie na blockchainie w formie NFT. I kolejne zastosowanie, OnlyFans włącza funkcję zdjęć profilowych NFT. Platforma subskrypcji online OnlyFans umożliwi teraz fanom przesyłanie zweryfikowanych tokenów NFT jako zdjęć profilowych, czyli jeżeli faktycznie masz na swoim portfelu jakieś NFT, będziesz miała możliwość dodać sobie zdjęcie profilowe takiego NFT, ok? Nie jakiś tam zwykły obrazek taki wklejony tutaj, czy zrobiony w pancie, tylko prawdziwe NFT, które posiadasz na portfelu. Wydaje mi się, że takie zastosowania w przyszłości również będą miały miejsce w różnych firmach, to jest również kwestia czasu. I teraz o giełdzie Binance, która jak wiecie według mnie jest jedną z największych, najlepszych giełd na świecie. Jeżeli nie macie jeszcze konta na tej giełdzie, zostawię Wam link w opisie tego nagrania, abyście mogli sobie założyć konto na tej giełdzie ze zniżką 10% na korzystanie z różnych usług. Po prostu będziecie mieli tańsze opłaty. Jeżeli chcecie, korzystajcie. A tutaj informacja, Binance zainwestuje $200 milionów Forbesa, dzięki czemu pomoże najbardziej rozpoznawalnemu magazynowi biznesowemu wejść na giełdę. Jakiś czas temu mówiłem Wam w jednym z filmów, że Shang Zhao, czyli dyrektor generalny Binance, założyciel Binance, był na okładce Forbes, a teraz po pewnym czasie stał się jednym z właścicieli tak ogromnej gazety. Szacun za to, co robi Binance, szacun za to, co robi Crypto.com. Myślę, że w przyszłości będą to jedne z najpopularniejszych miejsc, jeżeli chodzi o wybór giełdy kryptowalut, na której kupujemy, czy też sprzedajemy swoje coiny. Właśnie Crypto.com, giełda Binance. Oczywiście, jeżeli mówimy o giełdach centralizowanych. No i już zupełnie na koniec dzisiaj nie chcę przedłużać, nie chcę za dużo tych informacji Wam podawać, ponieważ mamy walentynki, a więc ten czas spędzicie z najbliższymi, drugą połówką. Powiem tylko, że każda osoba, która skomentuje to nagranie, będzie miała szansę dostać $10 BUSD. Pośród osób, które zostawią komentarz, wylosuję aż 3 osoby, które dostaną te tokeny. Losowanie przeprowadzę w przyszły poniedziałek. Wyniki podam zarówno na moim koncie na Twitterze, jak i na grupie telegramowej Krypto Podróże, no i oczywiście przyszły tydzień Krypto News. Ale to nie wszystko, bo z okazji tych 15 tysięcy subskrypcji będę chciał również nagrodzić osoby twórcze, osoby, które zostawią ciekawy komentarz. Wybiorę już sam, nie losowo, tylko sam, 3 najlepsze moim zdaniem komentarze, ponieważ poprzednich tego typu akcjach, gdzie mówiłem, że będę nagradzał komentarze, było naprawdę wiele fajnych, wartościowych komentarzy, które niestety nie były nagradzane, bo była ta forma losowania. Teraz właśnie będę chciał nagrodzić takie osoby, wybierając 3 najlepsze, najśmieszniejsze, najciekawsze, niepowtarzalne komentarze i 3 osoby dostaną po książce Standard Bitcoina. Oczywiście w języku polskim z dostawą do domu. No i z tego miejsca oczywiście wszystkim chcę podziękować raz jeszcze za komentowanie, za subskrypcję, za łapki, bo to pozwala mi rozwijać ten kanał dużo szybciej. No a ja widzę się z Wami oczywiście w kolejnym nagraniu na kanale. Trzymajcie się. Hej!